Słuchajcie, wędlina dojrzewająca, w tym wypadku schab. Koniecznie musicie to zobaczyć. Cały przepis. Zapraszam Was na film. Tak jak wcześniej wspomniane, schab dojrzewający. Słuchajcie, mam bardzo świeży schab, dość przetłuszczony, ale okej. Wiem, że nie przeszkadza tłuszcz w takim schabie, więc nie ma problemu. Podkrajamy. Już tutaj chciałem się brać wcześniej za to odkrajanie, ale zrezygnowałem. Teraz tak, poszukamy tu ścięgien. Tutaj jest taki gruby kawał. Nie wiem, czy on jest mi potrzebny. Może nie, może to wytnę. I teraz wytnę tylko tą część schabu bardziej tłustą. O, ona jest troszkę za tłusta. Tylko staram się, żeby jak najmniej tego uczknąć. Dobra. Mamy taki kawałeczek schabu. Jak widzicie, trochę tłustszy. Trzeba pousuwać ścięgna. To jest bardzo ważne. Tu mam jeszcze jedno takie. Bardzo ważne pousuwać ścięgna, bo one nie przepuszczą, nie wypuszczą wilgoci. Przypraw nie wpuszczą do środka, także ścięgna trzeba pousuwać. Malutki, wiem, kawałeczek nie jest za duży. To resztę sobie zmielę, także reszta będzie zmielona. To się użyje gdzieś do kiełbasy. Dobrze, na początek zważymy. Na początek ten schab zważymy, położę sobie na talerzu. Nie, może ten talerz dopiero wyzeruję, wyzeruję. O. Cyk. Cyk. No i mamy 820, równe. 820 gram. Taki mniejszy, ale robię to testowo, więc nie chciałbym w razie czego zmarnować dużej ilości mięsa. 820 gram to nawet świnia nie poczuje. Teraz tak, całej szklanki nie użyję, no bo nie ma kilograma, tam brakuje, ale trochę ponad mogę użyć. Cukier. Zasypujemy taki schab cukrem, dosyć intensywnie. Wszystko musi być ładnie obsypane cukrem. Ja wcześniej schab zmyłem, także teraz po prostu go cukrem całego potraktuję. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wilgoć. No tu użyję z pół szklanki, więcej nie potrzeba. I to trzeba przykryć folią. To trzeba przykryć folią. Tak to wygląda. Jest cukier mocno tutaj zaznaczony. Najlepiej mieć taki ociekacz. Ja tego dopiero sprawię. Jeśli mi się to uda zrobić, bo to testowo robię. Przepis jest łatwy, więc czemu nie spróbować? To jest to właśnie, nie? I teraz tak, to na 24 godziny do lodówki. Po 24 godzinach widzimy się znowu, więc w sumie już więcej nie będę nagrywał. Chodzi o to, że ma się schab wysuszyć, zostać same mięso bez wody, tak można ująć. Więc ten cukier spowoduje to, oczywiście mięso nie będzie wszystko słodkie, ponoć. Ale wiele widziałem filmów i przepisów, wiele czytałem i naprawdę nie jest słodkie. Następnym razem będziemy zasypywać solą. Myślę, że z odrobiną może pewno soli. Zobaczymy.
Zobaczymy, bo tak znalazłem tych przepisów tyle, że to się w głowie nie mieści. Więc zobaczymy, a na razie mówię, to wrzucimy w cukier i przykryję to folią. Ja może to zrobię w międzyczasie. Przykryję to folią spożywczą i wrzucę do lodówki. Mogłem chyba trochę mniejszą miskę, ale jak już to ubrudziłem, niech już będzie. Zafoliujemy. Mi idealnie wchodzi także do lodówki, w sensie także nie będzie problemu. Folia stretch się tak ładnie łapie. Dobra. No i teraz do lodóweczki. Może w międzyczasie jeszcze tam obrócę ten cukier z dołu, tam wydostanę, może ewentualnie dosypię, ale zostawię tak gdzieś na dobre 24 godziny. Mamy godzinę tam 16, także tam koło 16 jutro będę go mył i wsadzał w sól, ale to już jutro. Mamy już dobę niecałą, dokładnie 23 godziny. Zlewałem chyba z 3 razy, a łącznie poszło tak trochę więcej jak pół szklanki cukru. Więc mięso teraz tak. To trzeba wypłukać. Ja sobie to położę na folii. Umyję sobie pierw miskę, zmyję z tego syropu. I trzeba to umyć. Mięso trzeba opłukać w zimnej wodzie. Natomiast miskę sobie tutaj w ciepłej obmoczę z tego syropu. Zobaczcie, to puszcza taką wodę. Syrop taki po prostu, ten cukrowy. I zaraz będziemy przechodzić do następnego etapu. No więc tak jak widzicie, dostało takiej ciemniejszej barwy. Ja bardzo dobrze osuszam ręcznikiem. To już drugi ręcznik, żeby nie było też, pośpieszyłem się jak to ja. No, no i tak do suchej miski, miseczka suchutka. Do suchej miski. I teraz tak, z tego co pamiętam, to tą stroną. I mamy pół szklanki soli. I tą solą solimy. To będzie następne, co wyciągnie nam dokładnie z mięsa płyn. Ja wcześniej odlewałem płyn oczywiście. Tak gdzieś dobre z 5 chyba razy. No coś takiego. Wiadomo, będzie dużo słonego płynu, bo to nie będzie zbytnio się wchłaniać w mięso. To raczej będzie zmuszać mięso do tego, aby wyszło wszystko z niego. Najlepiej bym to, kurczę, wziął przez jakiś, może muszę zaraz pokombinować, może jakimś takim ruścik zrobię taki ala. Najchętniej bym tak zrobił. Z tego względu, że chciałbym, żeby to ładnie obciekło. A tak jak leży w tym, to muszę to kontrolować. Ale w sumie pokontroluję. Dzisiaj jest niedziela. Jutro troszkę gorzej, bo poniedziałek. Ale myślę, że będzie ok. Sól będę dosypywał w trakcie też. Tak to wygląda, grubo obsypane solą. No i teraz od doby do dwóch będę trzymał. Zobaczymy. Musi się pozbyć bardzo dużo wody. Musi, przede wszystkim on stwardnieje, zrobi się taki twardy, zbity i wtedy dopiero będziemy go próbować, no będziemy dalsze etapy robić, o może tak, na razie. Także nic nie zdradzam, bo dziś mamy niedzielę, pewnie będziemy się widzieć dopiero we wtorek. Także co? Znowuż foliuję go. Zakładam folię na nowo. I... A, ja nie mam już tej folii. No to aluminiowa niestety. Aluminiową folią. Robię taki. Cyk, cyk. Dokładnie. I co? I wstawiam do lodówki. I tyle. Widzimy się następnym razem. Człowiek jest zdolny i zdolniejszy, a ja jestem, kurczę, w ogóle zakręcony jakiś.
I słuchajcie, odwaliłem taki numer, że przyprawiłem, gadałem wam do kamery, przyprawiłem ten schab, no i nie włączyłem mikrofonu. Wkurza mnie ten mikrofon niemiłosiernie, bo nie mam takiego podłączenia, takiego łatwego, tylko mam tu osobno stację, tu osobno. Ma on plusy, ale ma też minusy, więc muszę do tego przywyknąć. Przepraszam was. Tutaj schab. Schab generalnie, no co... Może tak na wstępie wam tylko powiem to, co chciałem, to, co mówiłem w czasie filmu. To po pierwsze, schab zrobił się twardy. W środku jest miękki. W środku jest miękki, bo ja się nim troszkę tutaj, powiedzmy, nazwijmy to tak, pobawiłem. Zobaczcie, on jest sztywny. Widzicie? Teraz już tak troszkę mniej, bo ja już go troszkę tam przemyłem i tak dalej. Teraz go przyprawami posypałem. I teraz tak. Łyżka soli, łyżeczka soli, łyżeczka soli peklującej, łyżeczka czosnku niedźwiedziego, 2,5 łyżki czosnku takiego zwykłego tartego, łyżka pieprzu, czubata łyżeczka, dosłownie ten czubeszek ostatni, czerwonej papryki ostrej i wędzonej, czyli tak po pół, nie? Teoretycznie, czyli mamy łyżeczkę też papryki, ale w połowie, połowie, nie? No i tym wszystkim to wsypałem tutaj, wymieszałem i po prostu to potem natarłem mięsko. Mięsko wygląda tak, w ten sposób. Ono, wiecie, nie puści tutaj wody zbytnio już, no bo tak dużo to wcale tej wody nie wyjdzie. Zobaczymy. Troszkę, jak widzicie, przyprawy tam zostawiłem, więc jeśli puści trochę tej wody, tą przyprawą natrę. I jutro to będziemy zamykać, a to, co teraz zrobiłem, no to w sumie wyciągnąłem go z tej soli, już tej soli to tylko było na dnie delikatnie wody, ale zauważyłem to rano, więc przez okres jakiś koło 12 godzin, no 12 godzin równe, gdzieś mniej więcej, bo ja tak koło 6 patrzałem, no to przez 12 godzin nic się nie zmieniło, czyli już nie puszczał tej wody, już mało co. Teraz wiadomo, został zmoczony, ale wysuszyłem go dobrze ręcznikiem i następnie wtarłem tymi przyprawami. No przepraszam, że wam tego wszystkiego nie pokazuję, tylko objaśniam, ale no taka gapa, no widzicie. Teraz to zamykam. Aha, w soli leżał 50 godzin, równe 50 godzin, bo zasypywałem go 16, jest 18, dwa dni później, czyli mamy 50 godzin. I teraz tak, wrzucam go do lodówki na gdzieś 24 godziny, więc 24 godziny jeszcze w tych przyprawach, zobaczymy, czy puści jakiś sok, czy nie, no i wtedy już dalszy etap, przejdziemy do dalszego etapu i wtedy wam wszystko w dalszych etapach po prostu pomału będę pokazywał. Dobra, mamy, wiecie co, 12 godzin w tych przyprawach. Nie zaglądałem jeszcze, ale widzę, że tutaj soku to co mało, co. Także tak. Wcześniej miałem przygotowaną sparzoną pończochę, więc to tak w skrócie po prostu może na jedną rękę muszę. No. Ręce umyłem. Na jedną rękę muszę założyć, bo mam ranę. Nie chciałbym, żeby cokolwiek się tutaj dostało do mięsa. Mięso zesztywniało, ale jest troszkę wilgotne. Spróbuję może tak delikatnie papierem je wytrzeć. O. No dobra. Dobra, jeszcze coś tu widzę puszcza. Ta wilgoć wychodzi z tego mięsa, ale okej. O, mamy tutaj ładnie. Położenie, zobaczcie, dużo tego płynu nie ma. Dużo tego płynu nie ma. Dlatego pakuję to już dzisiaj. Słuchajcie, pończochę wcześniej wyparzyć. No bo wiadomo, no tylko czy jest jednak nic naturalnego. I co? I pończochę po prostu zakładamy na mięso. Albo mięso wkładamy w pończochę. Zależy kto na to jak patrzy. Ja tu od razu troszkę formuję i zakładam to na trzy razy. Czekajcie, bo tu kurczę coś mi nie gra.
Teraz tak, jak mamy to, ja tutaj przebijam hakiem do wędzenia i tak wieszam w temperaturze pokojowej na okres od 4 do 7 dni. Teraz wszystko w zależności od tego, jak to będzie obsychać. To musi ładnie obeschnąć, musi się zrobić twarde, zbite. Trochę tu jeszcze tej wody leci z tego. No ale dobra, tutaj wiadomo, musi to obsuszyć się, musi wyparować. Tak zamykamy ze względu na to, na owady. Więc warto tak po prostu zamknąć. To jest taki domowy sposób na to zamknięcie. Można folię kolagenową też, ale ja takiej folii nie mam. No to wyparzyłem i po prostu to jest taki patent, który generalnie bardzo dużo osób stosuje. Ja to zaplatam na 3, niektórzy to robią na raz nawet. No ja wolę mieć tam na 3, to nawet ściśnie mi się fajnie. Więc elegancko. I tak zawieszam, mówię, na okres 4 do 7 dni. Może w międzyczasie będę pokazywał trochę. I pod spodem koniecznie trzeba coś mieć położone, bo soki będą skapywać nieco szybciej niż w lodówce. I co prawda nie będzie ich nie wiadomo ile, ale jednak trochę się pojawi, więc warto, aby coś było pod spodem. Ja chyba tą folię po prostu wezmę i ułożę sobie pod spód i tyle. W przewiewnym miejscu, w temperaturze od 20 do 21-22 stopni. Maksymalnie to można tydzień trzymać, ale to wszystko zależy od pewnie wielkości, grubości mięsa i tak dalej. No to wszystko jest do sprawdzenia ręcznie. Zapach jest zacny. No, także co? Zawieszam i widzimy się za okres około tygodnia. No, dzień trzeci. Już zaczyna pięknie pachnieć, więc teraz zacznę bardziej interesować się tym. Troszkę sól tu wybijam momentami. Tam też. No, ale jest okej. Okay. A tam w tle buteleczki pomyte. Po 8 dniach dokładnie nagrywam. Po 8 dniach dokładnie nagrywam. Tylko troszkę, nie wiem, jestem pewien, czy będzie dobrze słychać. Ktoś tam zwrócił uwagę na ten dźwięk. Staram się jak mogę, ale może będę podgłaśniał jeszcze w programie. Zobaczymy. Teraz tak. 8 dni, natomiast 7 dni wisiało. Pełne 7 dni. Myślałem, że będzie to problem, ale nie. Sztywna. Twarda. Twarda. W środku sprężysta. W środku jest sprężysta. Już patrzałem, tylko że jeden dzień była w lodówce, więc zobaczymy. Czy to wpłynęło na wagę? Nie, nie, wręcz przeciwnie. No. Było 590, jak ściągałem, co oznacza, że to dało jakieś tam 26% ubytku. Teraz jest, bo było 790, 780, przepraszam, 780, co daje nam, że było tutaj 20 parę procent ubytku. Bliżej 30, więc ok, wstawiłem do lodówki i teraz w lodówce 7 dni i mamy tutaj 582 i tak naprawdę jak osiągnie 500, tam 400, od 460 do 500 gramów, to będzie już zdatna do jedzenia. No teraz można by było już ją kąsić, ale jeszcze poczekam na ten finalny efekt, jeszcze poczekam. Bo warto, warto. Słuchajcie, jedne z najdroższych w sklepach wędliniarskich wędliny to właśnie tego typu wędliny. Więc tutaj nie mam dużo, no bo ja tak mówiłem, że testowo. No ale póki co wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. No, zapach jest kurczę obłędny, nie? Zapach jest obłędny. No nie mogę się doczekać, aż się dobiorę do tego. No co? Zostawiamy. Będziemy się widzieć dokładnie za 7 dni. Aha, wczoraj wstawiłem do lodówki, bo było już późno, kiedy się tknęłem. Dobrze jest ustawić sobie kalendarz, żeby ogarnąć, kiedy mam wyjąć, bo no potem tak jest, jak jest. Ja sprawdzałem to codziennie, ale zapomniałem, że może być już 7 dzień, nie?
No i strasznie się bałem, żeby tu się nic z tym nie stało, więc szybciutko do lodóweczki. A teraz jak jest w lodówce, no to po prostu 7 dni, ale tak można trzymać nawet do 2 tygodni, nie? Do 3. Także no ja nie mogę się doczekać na 7 dni, a że jest to mały kawałek, to powinien się troszkę szybciej zrobić. Dobra, tyle. Tak to zobaczcie, wygląda. Jest taka porowata miejscami, sucha, twarda. Strasznie. W środku jest sprężysta. Czuję, że w środku jest sprężysta, także będzie taka skórka fajna, twardawa, wysuszona, a w środku będzie sprężyście. No zobaczymy, nie mogę się doczekać. Co? Odwiesiłem to cacko. Twarde. Zobaczymy. Już myślę, że bardziej się nie wysuszy. Już myślę, że bardziej się nie wysuszy. No, wisiało jakieś 4 dni w lodówce, ale już jest naprawdę zbite. 570. 820 było na samym początku. Potem było 780, jak wsadzałem. Teraz jest 570. Przy liczniku to będzie jakieś 30 parę procent od startu i no 30 wymagane od momentu dojrzewania już w pokojach, nie? No, otwieramy. Zobaczymy, co to jest za. Może za chłodno. Nie wiem, na lodówkę mam chyba na jeden ustawione, to może być za chłodno troszkę, żeby tak aż aromat puszczało. No ale zobaczymy, jak zaraz przekroimy, nie? Na razie, tak jak mówię, zawijałem to teraz trzeba to podwijać. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy to się w ogóle nadaje? 4 razy zawijane. Powiem, że bezpieczne jest wtedy. Bezpieczne jest wtedy. No tutaj. Sól wybija miejscami. Już myślałem, że pleśń szlachetna, ale nie. To nie jest pleśń szlachetna. Twarde. Twarde. No co? Zobaczymy. Nie wiem, jak to kroić. Czy od tej pełno przypraw już tutaj jest. O kurde. Kurde. No. Pachnie. Pięknie. Ukroję sobie cienki plasterek. Taki kawałek tłuszczyku nawet jest. Ale krucha. Rebelka. Wspaniała rzecz. Wszystko takie. Przyprawy trzeba będzie, jak będę ścinał. Dla mnie za dużo przypraw trochę. To jest mały schab, więc tych przypraw za dużo troszkę, ale mówię tu o zewnętrznej stronie, bo same mięso. Delikatne. To można jeść jak kibce.
Nie jest suche. Genialna sprawa. Warto było tyle czekać. Ładny zbity. Po więcej takich rzeczy, to zapraszam Was na kanał.